Szczęść Boże, dzień dobry. Mamy dzisiaj Wielki Poniedziałek oraz cudowną, przepiękną pogodę. Zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie do rozważania Słowa Bożego. Z Ewangelii według świętego Jana. Na 6 dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów, ten, który miał go wydać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano. Na to rzekł Jezus, zostaw ją. Przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu, bo ubogich zawsze macie u siebie, mnie zaś nie zawsze macie. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest, a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także, by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili zabić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa. Pewna kobieta odczuwała egzystencjonalny brak Boga w swoim życiu. Gdy poszła na adorację Najświętszego Sakramentu, mówiła tak Jezusowi: Jezu, nie dostrzegam Cię w mojej codzienności. Brakuje Cię w moim życiu. Ciebie w ogóle nie ma. Uważała, że Pan Bóg jest zamknięty w kościołach. Nocą, kiedy już kładła się spać, do jej głowy przyszła pewna myśl. Panie Jezu, dlaczego brakuje Cię w mojej codzienności? Dlaczego nie spotykamy Ciebie na ulicach? Następnego dnia, kiedy wychodziła z autobusu, dostrzegła kapłana idącego z Komunią Świętą dla chorych. Gdy przychodziła przez przejście dla pieszych po drugiej stronie ulicy, ujrzała księdza, który niósł Najświętszy Sakrament. Kiedy wracała do domu, zza rogu jej mieszkania wyszedł ksiądz z Panem Jezusem. Kiedy wróciła do mieszkania, usiadła w fotelu, przypomniały jej się myśli, które towarzyszyły jej poprzedniego dnia. Panie Jezu, przecież Ty nie chodzisz po ulicach. Wtedy zerwała się z fotela, podeszła do okna i znów zauważyła kapłana idącego z Komunią Świętą dla chorych. Dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych, nie ma przypadków. Bóg odpowiedział tej kobiecie subtelnie i delikatnie, że chodzi po ulicach, że pojawia się w codzienności. W taki sam sposób Jezus pojawił się w życiu Marii i Marty. Kiedy umarł Łazarz, Jezus wskrzesił go z martwych. Wskrzesił brata Marii i Marty. Było to dla nich niezwykłe wydarzenie. Coś niecodziennego. Jezus wywrócił ich życie do góry nogami. I kiedy pojawił się kolejny raz, odwiedził ich, one oddały mu wszystko. Wyprawiły mu ucztę. Zaprosiły gości. Marta ponownie usługiwała, a Maria znów usiadła u stóp Jezusa. Tym razem namaszczała stopy Jezusa olejkiem i wycierała je swoimi własnymi włosami. Judasz skomentował to wydarzenie. Powiedział, że olejek ten jest warty 300 denarów, czyli równowartość rocznej pracy zwykłego robotnika. Jest to około kilku tysięcy godzin pracy. A ile ja poświęcam w swoim życiu
czasu dla Pana Boga. Spróbuj, droga siostro i drogi bracie, dzisiaj, w tych okolicznościach, jakie nas spotykają, oddać trochę swojego czasu Jezusowi, oddać swojego czasu drugiej osobie, bliskim, być może rodzinie, porozmawiaj z kimś. Zrób być może delikatny, drobny, dobry uczynek. Spróbuj oddać trochę swojej miłości innym, tak jak Maria podarowała swoją miłość Panu Jezusowi.